Często zachwycamy się pięknymi zakątkami gdzieś daleko od nas, nie wiedząc nawet, że tuż obok można znaleźć ciekawe miejsca i ludzi. Proponujemy, abyśmy razem ich poszukali w naszej najbliższej okolicy. W podróż udamy się z grupą zapaleńców, którzy wykorzystali wolną sobotę do zwiedzania Rataj. To opowieść o historii całkiem niedawnej, o czasie, kiedy zachłyśnięci techniką inżynierowie i konstruktorzy tworzyli swoje dzieła. Zwiedzanie rozpoczynamy przy kościele Świętego Rocha. To punkt na naszej trasie, którego nie można było pominąć. Rataj sięga czasów bardzo odległych, mianowicie już czasów Mieszkowych i jego następców. Rataje występowały w zapiskach w dokumencie lokacyjnym miasta Poznania z 1253 roku pod nazwą Villa Colonorum, czyli wieś Oraczy. Rataje to inaczej Oracze. Podobnie było z Żegrzem. Obie te wsie pełniły funkcję służebną w stosunku do miasta Poznania. Funkcjonowało to na tej zasadzie, że rolnicy z tych wsi byli zobowiązani wykonywać określone czynności na potrzeby miasta, a ponadto miasto czerpało z tych wsi określone dochody. Zatem słowo rataje pochodzi od nazwy czynności orania. Rataje byli to w przeszłości oracze. Natomiast nazwa Żegrze wzięła się od słowa, które wiązało się z wypalaniem, czyli zażeganiem. Kiedy książę Mieszko, a później jego następcy budowali swój gród na Ostrowie Tumskim, przy pracy wypalano te poręby, które pozostawały po wycinaniu dębów. Obie wsie były własnością miasta do okresu panowania Władysława Łokietka. Król ten przyłączył je do majątku swojego królestwa. Nie dawało to spokoju poznańskim rajcom, którzy je z czasem wykupili. Jako wsie miejskie funkcjonowały aż do rozbiorów Polski. Był to złoty okres rozwoju obu dzisiejszych dzielnic Poznania. Po nim przyszły ponure lata. W roku 1704 miała miejsce tutaj na terenie Żegrza i Rataj bardzo spora bitwa regularnych wojsk. Był to czas, kiedy toczyły się zmagania wojny północnej. Poznań był zajęty przez Szwedów. Później miasto chciał odbić August II Sas. Tak więc na polach Rataja i Żegrza spotkały się obie armie. Rozegrała się krwawa bitwa, w czasie której obie wsie niestety uległy całkowitemu zniszczeniu, całkowitemu spaleniu. W ślad za tą wojną przyszedł czas wielkiej zarazy. Tak to było, że najpierw tereny pustoszyła wojna, później w ślad za wojną praktycznie zawsze gdzieś tam kroczyła zaraza. Tym razem zaraza była tak silna, że miasto zostało zdziesiątkowane, a obie wsie całkiem opustoszały. W ten sposób rozpoczął się nowy rozdział w historii Poznania, a także całej Wielkopolski. Ponieważ nie powiodły się próby jakiegokolwiek zasiedlenia tych terenów przez miejscową ludność, postanowiono ściągnąć osadników z zupełnie innego regionu, z dalekiego Bambergu. No i rodzi się pytanie, dlaczego właśnie z Bamberga? Otóż właśnie tam, w okolicach Bamberga, mieszkali rolnicy katolicy. I to był podstawowy wyznacznik, podstawowy warunek, jaki rajcy miejscy postawili tym nowym przybyszom. Musieli wykazać się pochodzeniem właśnie, musieli posiadać zaświadczenie, że są katolikami. Liczono na to, że tutaj w Poznaniu katolicy niemieccy i katolicy polscy się będą zgodnie współdziałać, że się gdzieś tam zasymilują. I faktycznie ta próba powiodła się. Bambrowie zostali tutaj do Poznania ściągnięci i bardzo szybko się spolonizowali.